chcemy być tam, gdzie oczekują tego nasi klienci. W związku z tym Lwów, Wrocław, myślę, że w kontekście Euro 2012 to po pierwsze, ale też sporego zainteresowania tradycji, związków rodzinnych, historycznych Dolnego Śląska z Lwowem, obwodem lwowskim w tej chwili. I stąd pomysł, żeby takie bezpośrednie połączenie uruchomić. Mają możliwość dojechania do Lwowa w tej chwili warszawiacy, mieli krakowianie. Dlaczego w końcu nie dolnoślązacy? Patriotycznie człowiek związany jest nawet z Lwowem, tak, także chętnie bym skorzystał z tych przejazdów. Od podróży uznała, tam, w tym mieście, tam pojazd i przyjechał z niej w goście. I вот сейчас погостила немножко и возвращаюсь домой. Śledzimy konkurencję, a konkurencja w tej chwili nasza to są przede wszystkim firmy autobusowe i stąd pomysł, że być może nie jedźmy autobusem, nie jedźmy autokarem, bo to jest jednak kilkanaście godzin w dość mało komfortowych warunkach. Przy tak długiej podróży wyjdziemy, wychodzimy z produktem, który mam nadzieję spotka się z akceptacją rynku. Jazda pociągiem w warunkach takich, jakie proponujemy, myślę, że stanowi przyjemność. To jest połączenie, nad którym żeśmy pracowali przez ostatnie pół roku, a może nawet wcześniej, dlatego że ono się wiąże z pewnymi aspektami technicznymi. Mianowicie kwestią choćby różnorodności i szerokości torów, które łączą Polskę i Ukrainę, bo jak wiadomo, Ukraina dostaw toru 1520 mm, polski rozmiar 1435 mm i można powiedzieć, że te 8,5 cm to był spory problem do tej pory. W tej chwili zamiast tradycyjnego pociągu, który jest przestawiany na granicy, podnoszone jest pudło wagonu, wymieniane są zestawy kołowe, proponujemy nowe rozwiązanie, które posiadają te wagony, które tutaj dzisiaj z Wrocławia jadą po raz pierwszy. Urządzenie nazywa się SUV 2000 i jest to urządzenie opracowane w latach 90. w Polsce, które umożliwia automatyczną zmianę rozstawu szerokości kół. W związku z tym, jak Państwo się domyślacie, najważniejszy kapitał, który z tego płynie, to jest skrócenie czasu podróży. Normalnie wymiana takiego wagonu zestawów kołowych trwa około 2-2,5 godziny. W tej chwili te 2,5 godziny możemy średnio zaoszczędzić na czasie podróży po prostu. Jest to połączenie, gdzie jazda odbywa się generalnie w godzinach nocnych. Wyjazd 17.35 z Wrocławia, jesteśmy we Lwowie o 6.03 rano. Możemy spędzić cały dzień we Lwowie lub kilka dni, natomiast wyjazd z Lwowa 23.59, czyli o północy, i 10.25 jesteśmy we Wrocławiu, w związku z czym jazda nocna, więc trzy wagony każdorazowo sypialne o podwyższonym standardzie. Wagony są przygotowane zawsze w ten sposób, że mamy w każdym wagonie 28 miejsc i mamy przedziały trzyosobowe, dwuosobowe i mamy single, gdzie podróżny w bardzo komfortowych warunkach może odbywać tę podróż. Także całość wagonu, tak jak powiedziałem, jest już wyposażona w klimatyzację, system wideo, można sobie odtworzyć filmy, można, myślę, że przyjemnie, pożytecznie spędzić czas. Tak jak powiedziałem, toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych, możliwość korzystania z prysznica, tego typu udogodnienia, które na normalnych kolejach zachodnich w tej chwili są jakby normalnością. Ponieważ to jest połączenie, gdzie podróż trwa ponad 10 godzin, w związku z czym jest to technicznie w ten sposób zorganizowane, że dysponujemy we Wrocławiu czterema wagonami sypialnymi, z których trzy kursują normalnie i jeden jest wagonem rezerwowym. Natomiast strona ukraińska, koleje ukraińskie mają również cztery analogiczne wagoniki, które też dzisiaj wieczorem wyjeżdżają ze Lwowa i jutro o 10.25 będą we Wrocławiu. W związku z czym jest to zawsze trzy wagony, składy po trzy wagoniki, w sumie w każdym wagonie 28 miejsc, czyli 84 miejsca. To połączenie, myślę, że jeśli chodzi o cenę, jest dość bardzo korzystne w porównaniu do taryfy międzynarodowej, której PKP jest uczestnikiem, ponieważ na terenie polskim mamy około 30% rabat w tej chwili. 40% rabatu dają koleje ukraińskie i dodatkowe mamy zniżki adresowane do poszczególnych grup podróżnych. Także mogę powiedzieć w ten sposób, że najtańsza podróż dziecka może kosztować gdzieś około 30 euro, już z opłatą rezerwacyjną, z opłatą za wagon sypialny, natomiast najdroższa w przedziale single, lux, a około 99 euro.